Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Juken. Przed wami 18 odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera. No i moi drodzy, w tym odcinku 18 mieliśmy kupić kolejny garaż, mieliśmy zatrudnić kolejnych pracowników, natomiast wyszedł niefart Stefan. Nie będę się tu rozwodził, po prostu wyszła totalna porażka w poprzednim odcinku, także możecie sobie to zobaczyć. Ani nie wbiliśmy kolejnego levelu, ani nie zarobiliśmy ani złotówki na poprzednim kursie. Dlaczego? To już sobie zobaczcie. Mogę tylko to z uśmiechem mówić. Natomiast moi drodzy, nie będziemy już tutaj nic przeglądali, bo no, nic się nie zmieniło od poprzedniego odcinka, bo tutaj wszystko jest tylko i wyłącznie na odcinkach robione. No dziś możemy się widzowie rozsiąść wygodnie i wziąć, myślę, że chyba najbardziej opłacalne zlecenie, jakie może być, żeby nadrobić te zaległości z poprzedniego odcinka. Tu mamy na przykład jakieś motocykle. Teoretycznie do Norwegii moglibyśmy jechać. Natomiast ta kasa... No właśnie, musimy widzowie wziąć takie zlecenie, które nam mocno, mocno nadrobi poprzednie straty. Nawet bym w stanie się już tu poświęcić i jechać tym Iveco, którego średnio lubię. Ale to wszystko tylko i wyłącznie musi być tak zrobione, aby... Aby oczywiście trasa była nową trasą, której nie jechaliśmy, po której nie jechaliśmy, no i żeby te zlecenie jednak było najdroższe. Z Litwy do Niemiec trasa byłaby spoko, samochody dostawcze tam kiedyś wieźliśmy, ale mogłoby być spoko. Jest i ładunek delikatny, jest o wysokiej wartości, ma 1400, no właśnie. Tutaj sobie sprawdźmy, ja to cały czas wam tutaj też polecam widzowie przy wybieraniu trasy, jeśli chcecie levelować, aby sobie sprawdzić. Minimum 1100 km musimy mieć trasę, więc te 1400 moglibyśmy wziąć, na to na pewno byśmy expa nadrobili. Także ta trasa, no to może nie cena według dystansu, a po prostu według długości trasy, moi drodzy. Czyli czyżby było to? Nie. To ze Szwecji do Wielkiej Brytanii no by się nie kwalifikowało. By się nie kwalifikowało. Wiem, że były te samochody dostawcze, to było chyba to. Tak. Nie, to nie było to. Też nie było to. To czekajcie. Było jeszcze coś innego. O, tu to. To może być to? A, do Włoch. No, moglibyśmy ewentualnie wziąć za 108. Tylko, że tutaj znowu jest tylko ładunek o wysokiej wartości. Ja bym wolał jednak, żeby te ładunki się... No to już mieliśmy dosłownie identyczny kurs ostatnio. Czekajcie, bo aż się pogubiłem. Bo właśnie pierwszą rzeczą jest wybranie kursu. Też z myślą o tym, żeby jechać tam, gdzie nie byliśmy. No tutaj, jak widzicie, w Oslo musieliśmy być. Tutaj też w Malmo byliśmy. Więc ja chcę zupełnie nowe trasy odkrywać. I takie też jest moje założenie. Poczta lotnicza do Norwegii. O, a skąd? Z Litwy. 150 tysięcy manem. O, to by mogło być dosyć ciekawe, bo w Norwegii chyba jeszcze nie byliśmy, tylko w Norwegii się jeździ chyba w drugą stronę, jak dobrze pamiętam. Czyli ta poczta lotnicza by mogła być. A jak to mamy z czasem, widzowie? 49, czas podróży, 49 godzin. A mnie to interesuje też tak. Mamy piątek 23, a na poniedziałek, do wtorek, no czyli mamy w sumie 3 dni na dostarczenie, czyli by sen wchodził tutaj jak najbardziej w... bo też patrzę cenę, nie? Chciałbym, żeby to było powyżej... ewentualnie do Włoch, ale wiertło to już gdzieś tam wieźliśmy. O, tutaj jakieś z Wałcza te trasy były fajne. Do Sarajewa. Wszystko powyżej 1000, słuchajcie, 100 kilometrów. Ale tak nie widzę. Wędzone Węgorze. O, to mogłoby być spoko, bo jest powyżej 1100 kilometrów, abyśmy mocno Finlandię odkryli. I tam na górę Finlandii byśmy pojechali. Tutaj gdzieś pewnie przy... O, Rovaniemi byśmy mijali. Trasa pewnie będzie długa, bo tu autostrad raczej nie będzie, ale właśnie te Węgorze moglibyśmy wziąć. To by mi odpowiadało, moi drodzy, z tymi Węgorzami. Przy czym jest jeden minus, że nie jest to delikatny ładunek. Wiecie, dla mnie jakby podstawą
jest jednak, żeby to był delikatny ładunek. No tutaj też tak patrzę, gdzie jeździłem. Kurczę, no nie mogę znaleźć takiej fajnej trasy, która. Ja chcę sobie też jakby, no, można powiedzieć tak, sam siebie chcę ukarać. Dobra, te samochody dostawcze, słuchajcie. Mimo, że tutaj A2 jechaliśmy Poznań, Berlin, ale tutaj nie odkrywaliśmy Niemiec na pewno. No tutaj widzę też Ostrołęka jest nieodkryta. Ja teraz tak patrzę, bo tu ktoś z widzów pisał, czy dodali jakieś miasto, ale już tutaj nie widzę. To jest na przykład w Śląsku, to już jest tyle tych miast. Dobra, nie przedłużając, widzowie, jedźmy z tej Litwy faktycznie przez Polskę, będzie kurs przez Polskę i do Niemiec. 163 tysiące, no już myślę, że droższego zlecenia nie znajdziemy, więcej niż 1100 kilometrów, także jakaś tam premia powinna fajna za to wlecieć. A jednak ja staram się jeździć po tej Polsce, bo ta Polska na Poland Rebuilding mi się bardzo podoba. Przy czym no ma to, moi drodzy, swoje, jak widzicie, wady takie, że no, jak chcemy odkrywać mapę, no to ile po tej Polsce można jeździć, prawda? To ma swoje wady. I teraz tak, moi drodzy, no myślę, że. Myślę, że chyba zaczniemy od przespania się. Tradycyjnie, żeby już też pracownicy zarabiali. Także zaczniemy od przespania się. Ja też chcę po prostu nadrobić te straty z poprzedniego odcinka, bo to naprawdę, to jakby taki niedosyt. A czekajcie, widzowie, nie no. Zmiana. Zmiana decyzji, bo mapa mi pokazuje coś bardzo fajnego. Szukanie nowej Samochody stacji. dostawcze gdzieś z Litwy wieziemy. Wszystko fajnie, ale skoro my tutaj mamy lewej strony, a następnie skręć już w lewo. jakieś miasto, słuchajcie, odkrywane, lecimy na żółtym, obym nie był mandat. Udało się bez mandatu. Zobaczcie, widzowie, skoro my tutaj mamy jakieś tam zjedź czwartym zjazdem. znaki zapytania, no to chciałbym jak najbardziej już przelecieć koło tego znaku zapytania. Może tak przelecimy tędy. Przelecimy, słuchajcie, koło znaku zapytania i odkryjemy. Jest duża szansa, że będzie to właśnie agencja pracy. Tego nigdy nie wiemy. Na rondzie zjedź czwartym zjazdem. Tego nie wiemy, no ale. A i tam są łóżka i stacja benzynowa. Wiecie co? To może ja bym tam też podjechał do tych łóżek. Od razu się przekimać. Trzymaj się prawej strony. Chociaż jak widzicie, noc ma swoje takie zalety, że na pewno ten ruch jest mały i. A następnie skręć w lewo. Jak widzicie, ten ruch jest dosyć mały i też się jedzie. Znaczy wiadomo, no tak jak w świecie realnym, no bo to jest akurat taki realizm tutaj zrobiony. Zastanowię się, czy tej trasy wam nie zrobi. Czekajcie. A, Renault, dobra. Straciliśmy niepotrzebnie. Ja się zastanawiam, widzowie, czy w ogóle jest sens. W lewo. Bo mamy 23:30 i tak kilometrów mamy. Nie wycieraczki, tylko migacz miał być. Puścimy gościa. No. No tym autobusem, kurde, gościu, chłopie. Puściłem cię, a ty się zablokowałeś. Wiecie co, pojedziemy sobie chwilę w nocy. Żeby troszkę może czasowo też mieć ten święty spokój, że nie ma ruchu. A i tak, słuchajcie, o czwartej się robi jasno. Więc te 4 godziny to sobie szybko pojedziemy. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Scania fajna, bardzo mi się podoba. Zjedź z ronda. Chociaż wiadomo, podoba mi się bardziej ta Scania, którą mam na drugim kącie. No ale to tu do zakupu ciężarówek jeszcze, widzowie, dojdziemy, będzie czas. Skręć w prawo. Na zakupy ciężarówek dla siebie, to wiecie, teraz to my mamy nadrabiać zaległości, nie mogę być szkodnikiem. I to, co ostatnio nawywijałem, muszę szybko odrobić. Dlatego się taką karę sobie, słuchajcie, narzuciłem. Aby wziąć trasę, która będzie dłuższa, żeby też exp nadrobić, bo no to czuję taki niedosyt, wiecie, no nie dość, że kasy nie zarobiliśmy, dobrze, że
ta kara, którą dostaliśmy, nam nie wzięła jakby kasy z konta. Chociaż powiem wam szczerze, jak dla mnie to nawet by mogło tak być. Trzymaj się prawej strony, a następnie chociaż, zjedź w prawo. Chociaż zaczynając ten odcinek miałbym wtedy tylko 150 tysięcy kasy, a nie 350, zjedź ale według mnie tak mogłoby być, że jak dostałem jakąś karę za zlecenie, że nie wiem, zniszczyłem towar, mogłoby tak być, że płacę po prostu jakby takie odszkodowanie, nie? Z konta. Byłoby to według mnie jak najbardziej, słuchajcie, uczciwe. Bo by dawało taką większą motywację tej odpowiedzialności za to, co robimy. Więc ja bym się absolutnie, słuchajcie, nie pogniewał o to. Ale na szczęście nie. I na szczęście exp, mimo że mieliśmy na minusie za poprzednie zlecenie, chyba 4000 expa na minusie było, no to na szczęście nie ubrało nam expa z konta, tak. Tak by wychodziło na to, wiecie, by wychodziło na to, żebym się cofnął o jeden czy dwa poziomy. Nie miałbym już, słuchajcie, tego levelu, tylko bym się jeszcze bardziej cofnął. Czemu to jest 90 na takiej ładnej trasie? Ja tu się spieszę, noc jest, mały ruch. Nie będę, słuchajcie, mandatów oczywiście wyłączał, bo jakby... No nie. A też nie chcę przekraczać prędkości, bo wiem, że to... Dziewięćdziesiątka na takiej ładnej trasie to troszkę tak słabo, nie? Tak 110 by mogło być. Ja bym chętnie tyle sobie jechał. Ale ponieważ to jest, słuchajcie, seria... Właśnie, widzowie. Mam nadzieję, że mi się tu nic nie popsuje. Dobra, działa. Ponieważ to jest seria, w której jednak no wszystko, co związane z tym kontem, dzieje się na waszych oczach i nic absolutnie nie robię poza odcinkami. Trzymaj się prawej strony. To też nie chcę... Nie chcę tutaj też przesadzać. I robić takich rzeczy, że nie wiem, że mandaty powyłączam, nie? No bo to bez sensu. Lecimy. Trzymaj się lewej strony. Teraz się o wiele przyjemniej jedzie. Tak jak pewnie w świecie realnym, no. Jak ten ruch jest jednak taki delikatny, no to zupełnie inaczej. Możemy raz sobie taką właśnie nocną jazdę zrobić, tym bardziej, że ta noc nie będzie długo trwała. Jak miałem, słuchajcie, tego moda na zimę, no to tam wtedy noce trwały długo, bo nawet przy śnieżycy już po 16 robiło się ciemno. Jasno się zaczynało robić koło 9 dopiero. Bardzo mi przykro, że gościu towar zgubił. Ja też ostatnio na barierce się powiesiłem. Tylko co to za ograniczenia prędkości? Tu są naprawdę, no. Ta Litwa jest jakaś, nie wiem. Mickiewicz niby mówił, Litwo, ojczyzno moja. Ale tak nie powiedziałbym, że jesteś jak zdrowie. No bo kurde, to jesteś jak masakra, skoro tu są 70 na takich trasach. Litwo, ogarnij się. Mówię ja, you can. Litwo, ogarnij się, zrób prędkości normalne, żeby jeździć się po tobie dało. O, 130, widzicie, jak na życzenie. Dostałem, jak powiedziałem ładny wierszyk do Eurotracka i od razu 130, no tak, to można jechać teraz tą stówką, chociaż stówkę 10. Pamiętajcie, że pod odcinek ja troszkę te prędkości no naginam w stosunku do realizmu. No bo jeżeli mamy 1400 km trasy, no to też widzowie, jeśli miałbym 90 jechać, to odcinek by chyba trwał z 2 godziny. A i tak obawiam się, że ten akurat będzie grubo ponad godzinę trwał. A co, włączymy sobie długie? Kto mi zabroni? O. Trzymaj się prawej strony. Troszkę nadrobimy trasy. Ładny księżyc.
Nie no, już by wypadało mandatów nie dostać w tym odcinku, co widzowie, no już tak ostatnio to... Ostatnio już trochę przesadziłem, więc... Ostatnio zdecydowanie, słuchajcie, troszeczkę przesadziłem, więc... Znaczy mandat był chyba tylko jeden, co w tych policjantów wjechałem. Czy to bardziej oni we mnie wjechali tak naprawdę na skrzyżowaniu? Ja w nich nie wjeżdżałem, to oni we mnie, tak właściwie razem w siebie wjechaliśmy, ale... No dobra, tylko teraz tak, ja tak sobie jadę, a tutaj dobrze byłoby pomyśleć o spaniu, bo ja jakby zapomniałem, mówię, pojedziemy sobie w nocy, bo fajny klimat dla odmiany. Jedź prosto. No ale kiedyś będzie się, widzowie, trzeba przekimać. Trzymaj się lewej strony. Bo raz, że oko będzie zmęczone i czerwone. Tutaj na tej animacji, a dwa, że no po prostu pracownicy by mogli coś też pozarabiać w tym czasie. Nie wiem, ile my mamy czasu na dostarczenie tego. Już tyle zleceń przeglądałem, że... Najchętniej bym ten ambulans wyprzedził, nie? Czekajcie, jak z paliwem? Dobra, na razie z paliwem się... I tak wiadomo, że będzie trzeba się zastanowić z tym spaniem. Łaty. Z tym spaniem i tak, widzowie, będzie trzeba się zastanowić, dlatego że no i tak będzie trzeba zatankować. No całej trasy nie przelecimy na tym baku. Nie ten migacz, kurde. A, to że już granica? Nie. Tak, już mamy granicę z Polską, widzowie. My już mamy granicę z Polską. Policjanty jadą, już patrzą, żeby mi mandat dać. Po 30 tu ktoś postawił. Rowerem byśmy już przekroczyli tą... Tak, Polska. O, przychód. No i proszę, wjechaliśmy do Polski i od razu przychód nam. Pracownik. Dobra, stuwa. I nowy poziom. Bardzo mnie to cieszy, że pracownik osiągnął nowy poziom. Cześć, krokodylki, siemanko. Ten jak poszedł tym transporterem. Nie wiem, jakie on ma tam turbo, nie? Województwo podlaskie. Pozdrawiamy wszystkich z Podlasia. Tym Podlasia, bardzo fajny teledysk, podoba mi się, fajne dziewczyny w nim występują. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Dobra, lecę tutaj, spieszy mi się, nie będę tam się zatrzymywał, widzowie, na... No nie, znowu 30, serio? Ja uwielbiam te 30, a gościu i goście, nie wiem, chyba sobie w telefonie TikToka przeglądają. Tak nie wyglądali na pracujących za bardzo. No nic, musimy, słuchajcie, widzowie, nadrobić zaległości, żeby udało się już w następnym odcinku kolejne ciężarówki i kolejnych kierowców, no i co za tym idzie, kolejny garaż. Ale to tak jak liczyłem, no ten 1 200 000 bym musiał mieć uzbierane. Znaczy, mogę mieć 800 tysięcy, a resztę się kredyt weźmie, bo to już wtedy będą ci pracownicy na siebie zarabiali. Więc będzie gitarka, natomiast no nie zmienia faktu, że te 800 tysięcy muszę, czy w sumie muszę na garaż mieć zarobione, a ciężarówki można kupić z kredytu, nie? Używane. Nie będę już zjeżdżał do znaku zapytania, bo mi się zwyczajnie nie chce. Ostatnio nas zwiedzaliśmy tych znaków zapytania, mamy troszkę poodkrywanych. Agencji pracy. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. A dobra, tutaj jest tak dziwnie ustawione, że zgłupiałem. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka, no tu zgłupiałem. Ale fajnie jest to, dobra, tutaj i tak bym nie skręcił w prawo, bo są... Te blokery. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. A
Augustów Białystok tam jest. No, jakoś dużego wyjścia nie mam, no są... Skręć w prawo. Narzucone pasy przez te barykady wszystkie. I zobaczcie, w takim miejscu, na takim zakręcie limit jest 120, no to jest jakby bez sensu. Czasem na prostej drodze masz limit, nie wiem, na 30, na 40, na 70, a tu na takim zakręcie było... O, nowy Tomas coś nam zarobił. Nie zauważyłem nawet, ile zarobił, ale widzę, że nowy poziom osiągnął. No i mamy 400 tysięcy, także jakbym się przekimał, jest szansa. Ale wiecie co, przez Polskę chcę przejechać w nocy. Czy wiadomo, już ta noc się będzie zaraz kończyła, nie? I być może bym się przekimał, a zobaczymy, jak oko nam się zacznie czerwienić. Tędy jeszcze nie jechałem. No to dobrze też wiedzieć, chociaż nie, na tamtą trasą widzę, że jechałem, bo jest na żółto. Tędy chyba już mogłem jechać tą częścią, w której teraz jesteśmy. Coś tam na żółto się świeci. Dobrze, Iwonka, dobrze się trzymam. Trzymam się twoich cennych rad. Bez ciebie, Iwonka, bym zginął. Też czasami mam cię w nosie i jadę gdzie indziej, jak ty mówisz. Nie, no tutaj jakieś są naprawdę bugi czasem. 120, za chwilę, kurczę, 50, teraz 140, a na bank tu nie jest limit 140. Ja w to nie uwierzę, widzowie, że to jest 140 limit. No, 90, no to już prędzej na krajówce. Ale bardzo ładnie, podoba mi się. Też ma to swój urok jeździć krajówkami właśnie po nocy. Za mną tam ktoś na tyłku mi siedzi. Ogania mnie, a może to jakiś nieoznakowany radiowóz, widzowie. Mi tylko patrzą, żeby mandat dać. Mandat, mandat! I no łopatować. Szczęście już śnieg stopniał. Czy na szczęście? No już, ja już raczej nie będę tutaj... wiem, że mamy jeszcze zimę. A pierwszy dzień wiosny jest w marcu dopiero. Ale powiem wam tak, jeśli za oknem, bo ja to nagrywam 20 lutego, jeśli, moi drodzy, za oknem by jakimś dziwnym trafem spadł śnieg, to mogę rozważyć taką opcję, że jeszcze na tym modzie zimowym się przejedziemy pod klimat. Teraz wiecie co, jakoś tak nie mam na to... Mam być szczery, nie mam na to weny. Co tu za blokada drogi, kurde. 50 na godzinę. Po 90, no tak się nie będziemy bawić, widzowie. To my się nie będziemy bawić, że 50 będziemy tu jechać, no bez przesady. No, pusta droga, wolna. Jak jest 90, to 90. Juken jak zawsze się spieszy. Na każdym odcinku, słuchajcie, mi muszą ludzie z drogi zjeżdżać, bo się spieszę. No ale to się, wiecie, spieszę się tylko i wyłącznie dlatego, żeby odcinek nie trwał nie wiadomo ile. A tu, jak widzicie, jeszcze 1000 km przed nami, 1100, także tutaj niewiele tej trasy dopiero przejechaliśmy. Trasa chyba była na 1400 coś. O, 120, też nie chce mi się wierzyć, żeby to było 120, ale zobaczymy. No, 70, no kurde, zarąbiście. To przyspieszę, to mnie hamują. Białystok. No to tędy jechaliśmy na pewno. Chyba nawet wiem, kiedy jechaliśmy. Chyba tutaj przez Białystok jechaliśmy z tym transportem wielkogabarytowym, bo było tak w jednym odcinku. Coś jest czasami chyba w tym Poland Rebuilding, słuchajcie, pobagowane, bo zobaczcie, wjechaliśmy do Białegostoku, a tu jest limit 120, za chwilę i tak się 50 pokaże, także... to jest tutaj, ktoś tutaj z tymi limitami prędkości troszkę dał ciała. To jest jedyna rzecz, do której bym się może troszkę przyczepił. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Nawet nieświadomie agencję pracy odkryłem. Skręć w prawo. Ups, no trudno. Trudno, nie wyhamowałem.
To nie było celowe. Jakoś nie, po prostu nie pomyślałem, żeby się zatrzymać. No my nie podjeżdżamy, widzowie, do garażu, bo nie mamy co... Nie mamy co myśleć o zakupie garażu. Oto radar, dobra. Ale tu na pewno też 90 limit nie był. No widzicie? 3:50, prawie czwarta, już się zaczyna robić jasno, także... Z tym tą jazda w nocy też ma swoje plusy. Ja mówię, raczej pod odcinki, no unikam tego. Unikam tego, no bo dla was to może być mniej ciekawe w oglądaniu. Ale to też możecie zostawić komentarze, czy czasem chcecie odcinki, gdzie jednak jedziemy sobie w nocy. Na pewno się jedzie w nocy przyjemniej, że nie ma takiego ruchu, nie? Uwaga, boczny wiatr. Dobra. Natomiast no i tak spanie będzie nas czekało po to, żeby pracownicy zarabiali. Na razie jeszcze nie planowałem tego spania. Możemy zrobić tak, że na fulla pojadę przez Polskę, bo i tak mamy pół zbiornika paliwa, więc myślę, że przez Polskę spokojnie przelecimy. Gdzieś tam wjeżdżając do Niemiec się byśmy... zatankowali i przespali. Wtedy podejmę decyzję, czy raz, czy dwa razy będę spać. Ale ładny za nami wschód słońca. Ja to tylko w lusterku widzę, wy też widzicie, natomiast no nie będę zmieniał kamery, bo wiecie, czym to grozi. Przekonaliście się w ostatnim odcinku, jest to zbyt duża stawka, widzowie. Także już sobie obiecałem, że będę bardziej dyscypliny trzymał, już nie zaglądam w telefony, staram się przynajmniej, chyba że coś pilnego. Najwyżej jakby naprawdę miał jakiś pilny telefon, no to po prostu się zrobi pauza nagrania i znaczy całej akcji, tak? No bo tutaj escape'a się wciska, jest pauza. No więc jakby możemy tak się umówić, ale ja już skupiam się, bo po ostatnim odcinku to jest, wiecie, cały odcinek, można powiedzieć, na marne, nie? No ale tak czasami bywa. Trzeba umieć konsekwencje swoich czynów, widzowie, ponieść. Ja uważam, że nawet jeśli mówię, dzisiejszy odcinek miałbym zaczynać nie mając te 350 tysięcy na koncie, a na przykład mając na przykład te 150, czyli zapłaciłbym dużą karę za te uszkodzenia, które tam były, trudno. Nawet powiem wam szczerze, Bardziej by mnie to jarało. Ostrów Mazowiecka, to jest przed Warszawą od strony wschodniej. Byłem kiedyś w Ostrów Mazowiecka, nie wiem jak to się odmienia zresztą. Tak jakoś dziwnie się nazywa. Znaczy w sensie, że rozumiałbym, gdyby to się nazywało Ostrów Mazowiecki. Albo Ostrowia Mazowiecka, nie? Na tej zasadzie, a tutaj to tak jakoś dziwnie się to miasto nazywa. Ktoś z was zna legendę, dlaczego ta nazwa tak wygląda, a nie inaczej? To możecie się podzielić w komentarzach, bo mnie to ciekawi na przykład. Ale byłem kiedyś, bo były zawody chyba w Mistrzostwa Polski w kulturystyce i fitness. To byłem często. Nie, to w Mińsku, przepraszam, widzowie, to nie było w Ostrowie, tylko w Mińsku Mazowieckim byłem. Ale to jakoś tam jest obok siebie. Niedaleko. Bo Mińsk jest na wschód. To jest chyba bardziej na północ właśnie ta Ostrów Mazowiecka. Fajnie, naprawdę. Te słońce wschodzące to też, wiecie, tutaj takie czasem szczegóły potrafią człowieka cieszyć, nie? Macie, widzowie, dla was. Dla was. Uwielbiam was, także jak doceniacie, to zostawcie łapkę w górę, bo właśnie swoje życie tutaj w Eurotracku, swoją karierę ryzykuję, żeby wam pokazać, jak piękne są tutaj te wschody słońca. Może i nawet z tego, widzowie, zrobimy już miniaturkę, nie wiem. Na wschodzie słońca, o, pięknie, tak, jak wieziemy samochody. Raczej nie zanosi się, żebym miał ktoś przydzwonić, więc... Jest szansa, że w nic nie przydzwonię, okej. Okay. Piękny wschód słońca. Widzicie, tak dlatego ja lubię cieszyć się takimi szczegółami czasami w tym
w tym Poland Rebuilding, w tym Promocie, bo tu jest dużo takich szczegółów, które no, robią wrażenie, nie? Robią robotę. Dzięki temu właśnie w dzień możemy sobie po Polsce fajnie pojechać. Mnie ta Polska naprawdę się tutaj podoba. A przypuszczam, że wiele tras no, troszkę się jeszcze zmieniło i pewnie też będzie przebudowywane. Nie wiem, na ile oni tam aktualizują w tym Poland Rebuilding te trasy, ale no zobaczcie, McDonald's, Obi, no naprawdę, o, Ikea, Auchan. Chociaż u mnie wszyscy mówią na Auchan, Auchan, to tak się chyba wymawia. U mnie wszyscy mówią, jadę do Oszołowa. Możecie dać znać też w komentarzach, jak u was się mówi, jadę gdzie. U mnie zawsze na Auchan się mówi, jadę do Oszołoma na zakupy. Oszołoma, to tak sobie trochę nieźle. Ktoś kiedyś wymyślił pewnie taką, to mi to poszło w świat wiralem. I tak zostało. O, odkryto miasto Warszawa. No tak, widzicie, jeszcze nie byłem w Warszawie, moi drodzy. To jest ciekawe. Stolica naszego kraju, a ja jeszcze w tej serii przy tylu odcinkach nie byłem ani razu, słuchajcie, w Warszawie. No wstyd. Widzę już jakiś znak zapytania, ale raczej nie będziemy do Warszawy wjeżdżali, bo nas korki. Słuchajcie, tutaj... A, to sobota 5.40. Dobra, sobota 5.40, a przyjazd... Łe, to my na 19 towar dostarczymy, widzowie, według licznika. No to jeżeli mamy jeszcze więcej na dostawę towaru czasu w zapasie, no to ja myślę, widzowie, że... No ja myślę, że możemy... Dobra, już włączę migacz z opóźnieniem, żebyście nie mówili, że bez migaczy jeżdżę. To możemy się spokojnie dwa razy przekimać. Ale i tak nie zmienia faktu, że jak jest Warszawa, tutaj A2 pewnie będzie, to jest A2, już wyjechaliśmy na A2. To myślę, że wiecie co, tą A2 do Świecka byśmy, chyba że zakładam, że do Świecka, że nie będziemy odbijali. Także tą A2 przelećmy do Świecka i tam się byśmy najwyżej w Niemczech przekimali. Tam sprawdzimy, ile mamy czasu. Jeśli się da, to trzy razy się przekimam. Ale chciałbym też, wiadomo, zatankować. Jechać, bo koguty włączę. Czasami ten migacz coś daje, czasami trąbienie. Zauważyłem, że włączanie migacza w Eurotracku coś daje. Szczególnie jak chcecie zmienić pas, to jakby chętniej was te boty puszczają. Nie wiem, tak jakby jakiś algorytm był na to. Trąbienie natomiast popędza często ludzi, że wam zjadą albo przyspieszą. No ten akurat nie jest zbyt chętny. Ale żeby na A2 jechać 100 na godzinę lewym pasem, znaczy, że ja jadę tirem, to wiadomo, że to już jest nierealistyczne, no ale musimy się tego, widzowie, trzymać, bo pamiętajcie, że pod odcinek trzeba. Widzicie? Zjechał. No. My musimy pod odcinek trochę przyspieszać. Jak jest oczywiście teren do podziwiania, są widoki, no to jedziemy oczywiście wolniej. Natomiast jak się da, to staram się przygrzać, żeby też odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Tym bardziej, że już mamy 33 minuty, widzowie, odcinka. A jeszcze połowę trasy nie przejechaliśmy, bo trasa była na 1400 km, a tu mamy no, niecałe 900 do celu. Oj, a jak źle wjechałem, to co teraz? Czemu tak dziwnie to tu jest? Taka jakaś budowa bramek, tak? Co, przy Łodzi chyba jesteśmy? Bramki budują. No ja rozumiem, że jakoś muszą budować, ale przypuszczam, że to są jakieś dane sprzed paru lat. No myślę, że teraz już na A2 wszędzie bramki stoją. Jak dla mnie, widzowie, to szczerze, całkowicie szczerze, według mnie bramki na autostradzie są bez sensu. Powinny być na wjazdach na autostradę bramki. Nawet takie automatyczne, że pobierasz bilecik i przy bramce, gdzie zjeżdżasz,
już na zjeździe, no na załóżmy jest bramka i płacisz, jeżeli już. Czyli całą autostradę byś mógł przelecieć bez żadnego zatrzymywania się i dopiero jak zjeżdżasz, to wtedy płacisz. Już nie mówię o jakichś tam elektronicznych, no bo nie każdy aplikację ma i tak dalej, nie każdy to ogarnia, ale jeżeli na przykład na A2 tutaj lecimy, ja jeśli dobrze pamiętam, tak w okolicach Poznania, trzymaj się lewej strony. Jak byśmy chcieli lecieć w stronę Łodzi, to przynajmniej chyba 3 bramki są. Były przynajmniej, a czy są, to nie wiemy. I to 50 km przejedziesz, już masz bramkę. No także no to jest troszeczkę, wiecie, bez sensu. Nawet nie wiem, ile teraz może kosztować przejazd osobówką, już nie mówię ciężarówką, ale osobówką z Poznania do Warszawy, czy załóżmy nawet ze Świecka, tam od granicy. Już wolę nie myśleć o tym. Widzicie? Kolejna bramka. Chociaż tamta była nieczynna, no ale to kiedyś będzie, albo w świecie realnym już dawno jest. A i to są te kijowe bramki, co się trzeba zatrzymywać. Dobra, już nie będę pasa zmieniał, bo mi się nie chce zahaczyć o coś. No i już kasować, euro płacić, kurczę. A to mi się, słuchajcie, teraz kojarzy znowu z Farming Simulatorem, bo jedzie gościu, wiezie takie palety, a identyczne miałem palety, jak sprzedawałem mleko lub masło. Nie, masło. Były takie palety do sprzedaży masła. Tak sobie wyglądały właśnie. No i znowu ta 40, nie? O, Kaufland, widzicie, pięknie zrobione. Promocie, naprawdę mi się to bardzo, bardzo podoba. Pamiętam, jak nagrywałem odcinek i właśnie mówiłem, że ta Polska jakby w DLC w sensie, że jest do kitu, że brakuje mi tych słupków na autostradzie zielonych, które tam są, żeby nie oślepiały się samochody. I wielu rzeczy tam mówiłem, że mi brakuje. Mówiłem, że te zjazdy z autostrady są takie wszystko na jedno kopyto, bo to jest prawda. I tutaj się twórcy Eurotrucka niestety nie popisali, bo fabrycznie, jeśli oni robią DLC, za które no jednak biorą pieniądze i wszędzie te zjazdy z autostrady są na jedno kopyto w wielu krajach, no to nieładnie. Wszystko było tak, że jeden pas na wprost, a ten prawy pas na prawo. No i to wszędzie były takie same zjazdy. I tutaj, no ładnie w promocie i Poland Rebuilding jest to, moi drodzy, właśnie zrobione i mi się bardzo podoba, bardzo. Nie wiem, gdzie my jesteśmy, czy to już jesteśmy na wysokości Łodzi, czy nie, bo jakby tak nie widzę. Na mapie nie pokazywało mi żadnego miasta. Przypuszczam, że tą część A2, co będziemy lecieli koło Poznania, no to ona jest właśnie już niestety tutaj w Poland Rebuilding nieprzerobiona. Nie wiem, jaki tam jest fragment, ale tutaj niestety, no, Poznań ogólnie nie jest przerobiony i ta trasa przy Poznaniu też nie. Wiem, że lecę 140, ale chcę nadrobić po prostu czasu pod odcinek, żeby jednak się w tej godzinie, widzowie moi drodzy, zmieścić. Zaraz prędkość przekroczę na autostradzie, to jest aż nierobne, ale ładnie Scania idzie. Troszkę chcę nadrobić, widzowie, tego czasu. No, ostatni odcinek był totalną wtopą. Więc teraz się pilnuję, żeby żaden mandat nie wleciał. No, na razie wleciał za czerwone światło, no. Cóż ja mogę wam powiedzieć? No, sorry, very, winę tu wyszło. Chyba można by powiedzieć, że odcinek bez jakiegoś drobnego niefarta to odcinek stracony. Jeszcze na stację nie, oko to jeszcze tak się lekko na dole zaczerwienia do. Na upartego bym pewnie bez spania całą trasę przeleciał. O! Ale oczywiście nie chcemy. O, przychód 16 tysięcy. Nie, jak widzicie, na początku ci pracownicy nie zarabiają niestety dużo. No. Nie zarabiają. Trzeba ich dobrze awansować, to wtedy zaczną. A na początku to są takie skubania.
Ale zawsze mówię, grosz do grosza będzie kokosza, bo my dostaniemy za zlecenie jacyś tam. Pracownicy też, kredyt tamten jeden spłaciliśmy, także raty już nam nie odciąga, no bo jest spłacony. Teraz co ja mam zrobić, bo widzę gościa w lusterku, który się do mnie zbliża i chyba będzie mnie wyprzedzał, no jednak. Trzeba było nogę zdjąć z gazu, dobra, to teraz się komponujemy za nim. Ciężka decyzja. Kierowcy ciężarówki. Dobra, połowa trasy chyba gdzieś tak za nami. Także jak widzicie, no dopiero połowę trasy mamy. Dlatego ja też tak grzeję, żeby troszeczkę, wiecie, tutaj no przyspieszyć ten czas tego odcinka. Trzecia bramka na naszym horyzoncie, więc myślę, że już Łódź minęliśmy. Nie chce mi się na mapie sprawdzać, bo wiem, ktoś by napisał sprawdź na mapie. Ja wiem, że mogę sprawdzić, ale mi się nie chce. Dobra, to już sobie polecimy tu, bo tutaj jest mniej samochodów. Oby była otwarta, nie? Czasami jest tak, że jak słońce świeci, to nie widzimy, jakie tam... Czy ona jest czynna, czy nie. A tu akurat jedziemy ze słońcem. Słońce mamy za plecami. Ale to też jest dobrze realistycznie zrobione, że słońce faktycznie wschodzi na wschodzie. Teraz tak zwróciłem uwagę, nie? Że za nami mamy słońce, a my przecież jedziemy z Warszawy do Niemiec, czyli no rano byśmy o tej porze tak mieli. Właśnie, że słońce by nam w plecy świeciło. Czyli tutaj dopracowali te kierunki, że gdzie jest wschód, gdzie jest zachód, gdzie jest słońce. Tak teraz właśnie na to zwróciłem uwagę. Więc fajnie. A jeszcze w połączeniu, mówię, z tym promocem to robi różnicę. Dobra, chyba będziemy teraz Poznań mijali, bo widzę, że tam jest jedna droga, która jest już na żółto. Mamy znaki, spójrzmy. Poznań, no Wrocław, Poznań. No i to jest właśnie, zobaczcie, i ten fragmencik tutaj, którym teraz jedziemy, to jest właśnie ten już nieprzerobiony przez promoca, nieprzerobiony przez, no tak po prostu z Eurotracka. I kompletnie nierealistyczny, kompletnie no nie ma tutaj pokrycia z niczym. Jedź prosto. Jeśli chodzi właśnie o drogę z Poznania. To mogę wam śmiało powiedzieć. Szkoda. Zachęcam twórców Promotsa i Poland Rebuilding, aby troszkę tę część tutaj z Poznaniem jakoś przerobili. Będę bardzo wdzięczny, bo jak widzicie, no takie fragmenty nieprzerobione to są straszne. W sensie to widzicie, jak to fabrycznie wygląda w DLC polskim i to jest, no... No co tu mówić? No myślę, że nie muszę nikomu z was tłumaczyć, każdy z was chyba wie o tym najlepiej, że jednak... No najlepsze są te przerobione trasy w Polsce, a nie te z oryginalnego DLC. No niestety. Nie chcę być, słuchajcie, jakiś tam niemiły do twórców Eurotracka, ale no nie postarali się, chłopie, nie postarali się. Ej, tym autobusem, chłopie, no. Już niewiele brakowało, już myślałem, że mi przydzwoni gagatek jeden. Ja uwielbiam, słuchajcie, te boty. Dobra, tędy już widzę, że jechaliśmy do Niemiec, bo do Świecka jechaliśmy. Natomiast dalszej części nie jechaliśmy. My tam na południe Niemiec będziemy odbijać. I teraz słuchajcie, sobota 18:30 mamy niby dostawę. Jedź, gagatku. Tu nie ma nawet co robić jakby zdjęcia, no bo to jest fabryczna część autostrady, więc jeszcze nie na promocie. I widzicie, między tymi dwoma pasami przeciwległymi, no już widać, nie? Nie ma tych właśnie tych zielonych słupków, które
zapobiegają tam oślepianiu. Jedyne, co jest prawdziwe, no to ten most dla zwierząt, aczkolwiek dwa są na pewno, jak się jedzie z Łodzi do Poznania. A czy od Poznania w kierunku Świecka od razu jest taki most dla zwierząt, to nie jestem przekonany. On chyba był dalej, gdzieś tam za Nowym Tomyślem. Ale nie wiem, bo dawno nie jechałem, to co ja się będę wypowiadał. Po prostu się zastanawiam i... O, i tutaj już mamy część widzowie jak najbardziej przerobioną, bo jest McDonald's. Ale jeszcze na McDonalda się nie zatrzymujemy, bo to jeszcze za blisko. Jeszcze za blisko, widzowie. Gdzieś bym chciał w Niemczech stanąć i wtedy sobie przeliczymy, jak ten nasz sen rozplanować. I założenie oczywiście będzie takie, żeby ten czas na maksa wykorzystać. O, i tutaj zobaczcie, już się ładnie zaczyna na promocie ta część. I też od razu widać, że ten asfalt jest bardziej prawdziwy, jak na autostradzie. Takie drobne rzeczy, tak? Płot z prawej strony realny, gdzieś tam do góry prawdziwy wiadukt. Naprawdę to tutaj chyba ta część co do Gorzowa się odbija. No i Zielonej Góry. No pięknie, naprawdę jest to na promocie. Zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione. Realistyczne drzewa, bo tam faktycznie takie sosny rosną. Trzeba dwójce. Gdzie do Niemiec leci? Szerokości. No dobrze, dziękuję. Znaku drogowy, że mi życzysz szerokości. I właśnie w tym miejscu są faktycznie takie dla zwierząt te specjalne. Takie wiadukty. Zwał jak zwał kładki, to się bardziej kładka nazywa. No, żaden wiadukt. No jest troszkę jak wiadukt, ale... A resztą się nie czepiajmy, widzowie, z nazewnictwem. Wlecimy do Niemiec, to się zastanowimy z tym przespaniem. To znowu bramki? Serio? To już chyba ostatnie do Niemiec. Dlatego, widzowie, troszeczkę uważam, że jazda na tym modzie realna ekonomia nie ma sensu. Mówię wam szczerze, bo raz, że paliwo, dwa, że bramki. Już nie mówię o naprawie ciężarówki, aż w ogóle nie mówię o zakupie wtedy ciężarówki na kredyt jakiś. Także to... No dobra, już nie będę pasa zmieniał. Za późno. Także to jest bez sensu, ale ja chcę też taki challenge podjąć, ale to możemy się tak umówić, że jak powbijam te wszystkie, widzowie, nasze rangi, to żeby nie szło mi za łatwo, bo można tutaj przez, tu jest taki, jest taka komenda, którą się wpisuje, która zmienia zarobki. Oczywiście nie zmienia ich w górę, ale zmienia je w dół. Możemy na przykład sobie ustalić, że 50% zbijemy i na przykład nie będą zlecenia, nie wiem, za 200 tysięcy już, tylko będą za 100. Na takie coś jestem jeszcze gotów, wiecie, bo przy dużych trasach, dużych kursach, gdzie to paliwo jednak będzie drogie i no te bramki też kosztują, myślę, że to może jeszcze mieć sens, nie? Plus rata kredytu. 50% jestem w stanie te zarobki zbić, natomiast inaczej nie. Jery, no. W oryginale, słuchajcie, tutaj było 50. Promot się zmienili na 30. Jestem ciekaw dlaczego, bo no nie pamiętam, jak wygląda przejazd ten niby na granicy. Dobra, lecimy. No to co, jesteśmy w Niemczech, 9, to teraz by trzeba przeliczyć. Więc tak, no, no załóżmy, że 10. 10 plus 6 to będzie 16.
16 plus 6, 24. Jeżeli jeszcze 24 plus 6, to 6. Jeżeli chcielibyśmy się 3 razy przespać, a nie jechać na przykład w nocy. Więc teraz jest pytanie, czy jeszcze troszkę podjedziemy sobie, żeby 2 razy się przespać, ale to też musimy zobaczyć. Teraz jest parking. Wiecie co, no... Jeszcze nie musimy na stację wjeżdżać. No bo paliwa jeszcze mamy, także możemy troszkę na autostradzie przygrzać, jeśli chodzi o autostradę niemiecką, i zobaczyć. Dobra, troszkę widzowie sobie przygrzejemy, żeby też odcinek się skrócił, bo i tak się w godzinie nie uwiniemy z tym odcinkiem w życiu. I zrobimy taki manewr, że ja się dobrze zastanowię. Czekajcie, gdzie ja tu mam jechać? Prosto. Dobra, bo Iwona nic nie mówi. Oj! Ograniczenie prędkości jest tutaj mylące, widzowie, troszkę. Trzymaj się lewej strony. Dobra, na razie sobie troszeczkę przygrzejemy i zobaczymy. Decyzja będzie... Oczywiście nie będę za bardzo grzał, żeby nie rozwalić ciężarówki, bo zresztą ostatnio nie grzałem, jak ją rozwaliłem. Zresztą sobie sami zobaczcie poprzedni odcinek, widzowie. Co ja będę wam opowiadał. Natomiast póki jeszcze zmęczenie w miarę daje radę, póki paliwo daje radę, to myślę, że... Ale słuchajcie, widzowie, tutaj mi Skania pokazuje teraz na liczniku, żebym ktoś nie przydzwonił, że mamy 643 litry paliwa na 1300 04 03 02, czyli 1300 czyli teoretycznie pod kątem paliwa nie musiałbym się zatrzymywać. Nawet nie musiałbym tankować, bo mamy zasięg na 1200. Daniel musiał wrócić. O, ty gamoniu. Jak mogłeś mi koszty robić? Ile mnie kosztowałeś, gamoniu jeden? $4000 za jego powrót musiałem zapłacić. To za kretyn. Wiecie co? Wydaje mi się, że to już jest chyba ten moment, bo możemy się zastanowić jeszcze nad jedną rzeczą, widzowie. Bo mam jeszcze jeden pomysł. Bo oczywiście, jeżeli będziemy mieli swoją własną ciężarówkę, to te zlecenia będą droższe. Bez, wiecie, bez dwóch zdań. Myślę, że tego jesteście świadomi, że te zlecenia mógłbym mieć droższe. Natomiast tak się zastanawiam, czy to już jest ten etap, żeby kupować... Bo mógłbym, mam miejsce w garażu w Poznaniu dla siebie, bo jakby je zajmuję, więc tylko bym kupił ciężarówkę. Tylko zastanawiam się... Bo wiecie, wtedy wybieranie zleceń będzie troszeczkę inaczej wyglądało, tak, że no jednak trzeba podjechać po tą naczepę. Chodzi mi oczywiście, ja to mówię pod kątem odcinka, ja to mówię tylko pod kątem serii. Z drugiej strony myślę sobie, że na razie mogę te levelowania, bo jakby wiecie, XP dostajemy takie samo. Czy to jedziesz swoją ciężarówką, czy czyjąś. Exp się nie różni, tak? Tu się, słuchajcie, różni tylko kasa. I nie jestem do końca przekonany, czy chciałbym kupować, bo tak przeszła mi taka myśl, żeby te zlecenia były droższe, żeby może sobie kupić ciężarówkę za tą kasę, którą mamy. Tylko no, warunek musiałby być taki, że ja musiałbym tej ciężarówki, widzowie, nie rozwalać. Żebym nie musiał jej naprawiać. To wtedy... byłoby spoko, przy czym też wiecie, my tutaj mamy różne rodzaje ciężarówek, to widzicie, tu sobie lecę z Scanią, tam sobie, nie wiem, lecę Volvo, tu Mercedesem,
mi to na tym momencie, słuchajcie, jakąś tam frajdę sprawia i też z drugiej strony nie wiem, czy chciałbym... Trzymaj się lewej strony. Czy chciałbym już kupować sobie ciężarówkę? Jak mam być szczery. Póki co ta różnorodność mi się podoba. Widzimy trasę, odkrywamy, także spoczko. Póki co mnie to kręci, że tutaj jest ta Scania, tutaj jest, nie wiem, Volvo, tu jest Mercedes. Widzicie, że tak zmieniamy. Nawet i mówię, tym Iveco nieszczęsnym mogę raz jechać trasę. Czy jak jechaliśmy Renówką, spoko dla widza. Czemu nie? Nie lubię Renówki, ale czemu nie? Znaczy Iveco mówię nieszczęsne w tym momencie, z tego względu, że Iveco jest strasznie drogie, nie? Więc dlatego Iveco na pewno nie kupię. Jeśli miałbym już kupować ciężarówkę, to raczej bym się zastanawiał między Mercedesem, Volvo a Scanią. Któreś z tych trzech. Jeśli Scanię, to wolałbym tą z Moda, ale ona jest droga strasznie, także wiadomo, no na początek to nie. Może zrobimy, słuchajcie, taki manewr, jaki zrobiliśmy w Farming Simulatorze. Ja zrobiłem, słuchajcie, tam coś takiego, że najpierw intensywnie pracowałem nad rozwojem farmy. Zarabiałem kasę, gdzie fabryki zaczęły na mnie zarabiać. To w pewnym momencie po prostu część kasy zainwestowałem w taką haciendę dla siebie, gdzie zbudowałem fajną chatę, kupiłem sobie fajne samochody. I myślę, czy tutaj też tak nie zrobić, że jeździć sobie po prostu na tych szybkich zleceniach, już tam bez... Wiadomo, że troszkę są one tańsze. Nie wiem, ile procentowo... Wiecie, no mógłbym zrobić... Tak, to słuchajcie, widzowie. To ja mam propozycję, jak możemy zrobić. Ja wam nagram taki odcinek na tym etapie. To będzie odcinek może bez trasy, ale tak byśmy sobie porównali. To znaczy... Nagrałbym taki odcinek, że zobaczcie, kupię sobie dla pracownika kupię dla pracownika ciężarówkę. Trzymaj się lewej strony. Ale ja wsiądę w tą ciężarówkę. I będąc w tej ciężarówce, sprawdzimy sobie, jakie najdroższe są zlecenia. Taki przedział, nie, tych zleceń. A mówię bez naczepy oczywiście, bo jak żeby było jasne, ja ciężarówki na razie bez naczepy kupiłem dla pracowników na tym etapie. No i sprawdzę sobie, jakie są zlecenia w sensie kwotowym. Później posadzę w tą ciężarówkę pracownika. No i porównamy sobie to ze szybkimi zleceniami i wtedy będziemy wiedzieli, bo wiecie, jeśli to jest... Znaczy przypuszczam, że między 20 a 40 tysięcy może być różnicy na jednym kursie, na tych najdroższych zleceniach. Tyle może być. Dobra, ja i tak muszę rozważyć spanie. Słuchajcie, 12, 12, bo i tak nie będzie 12, będzie 13 plus 6... to będzie 19 plus powiedzmy te 6, to będzie to już będzie kurczę po północy. Dobra, wiecie co? Zatrzymamy się gdzieś, jak będzie zjazd. Ja zobaczę, bo i tak jakby to spanie chcę zrobić, żeby pracownicy zarobili. Tylko po to to robię, bo tak to ja bym mógł sobie lecieć, bo i zmęczenie by myślę, że dało radę. Tak myślę, że wiecie co, widzowie, jak już 100 km do celu będę miał, jeżeli tu będziemy przy autostradzie cały czas. 100 km do celu to ja bym takie spanie sobie zrobił. Będzie mi łatwiej, bo będę wiedział, że jest już tak plus minus godzina do celu, żeby mi gdzieś godzina nie uciekła, nie? Bo potem będzie jako spóźnione. To samo przerabialiśmy w poprzednim odcinku i tam się udało nie zrobić spóźnienia, no ale... No, coś innego nie wyszło i zostałem szaleńcem. Ale też mówię, możecie sobie w odcinku zobaczyć. A już nie chcę mówić o tych swoich czasem wybrykach. Troszkę przyspieszyłem i jakby zamkniemy się w miarę fajnym czasie na ten odcinek, jak na tak długą trasę. Więc też od razu wam mówię, że raz na jakiś czas będę brał takie trasy najdłuższe, ale... Ale po prostu, no tak będziemy grzać. No myślę, że jak teraz troszeczkę tego
ładunku, delikatnego ładunku chyba. Jak troszeczkę wyleweluję o dwa oczka, myślę o te dwie rangi podnieść, no to myślę, że wtedy już sobie może tego długodystansowca zrobię na full. Myślę, że tak sobie zrobimy. Dobra, zobaczcie, jak to ładnie idzie. 200 km do celu. No, no to zaraz będę rozważać przekimanie. Także przepięknie, widzowie, przepięknie. To przy tej okazji możemy zrobić, że właśnie się kupi jakiś garaż w następnym odcinku. Bo to już myślę, że kasowo się jakby na tym, z tym zamkniemy i chociaż jedną ciężarówkę dla jednego pracownika. I tyle fajnie by było kasy mieć. I wtedy, wtedy będę mógł sprawdzić te zlecenia, bo jeśli te zlecenia będą mocno droższe na własnej ciężarówce, to pamiętajcie, że jedno zlecenie, jeśli by było droższe, nie wiem, tam załóżmy te 400 tysięcy, znaczy 40 tysięcy chciałem powiedzieć, tak? No to pamiętajcie, że to jest dwa razy więcej niż rata kredytu za tą ciężarówkę. Ja nie muszę mieć przecież od razu ciężarówki jakiejś wypasionej, tak? No właśnie, nie muszę mieć od razu wypasionej ciężarówki. Ja mam mieć ciężarówkę, która po prostu... No jest spoko, nie? No, przemyślę to. I tak naprawdę ja tego jakby niczego nie planuję, co będzie na odcinkach. To wszystko, co tutaj gdzieś widzicie, no to dzieje się na totalnym spontanie. I tak samo, no, ja mówię, że może być taki plan, który zrobimy w przyszłym odcinku. No akurat to bym chciał zrobić, ale też może wyjść na spontanie zupełnie coś innego. Dobra, mamy ale 120, dobra, to może na następnym. Kurde, gościu. Ja pierdzielę. Ktoś mnie pcha, żeby jednak zjechać tam. Jak mnie te auta tutaj spychają z drogi. Na następnej stacji benzynowej się zatrzymamy i wtedy sprawdzimy to kimanie. Bo to będzie troszkę mniej niż stówka, bo tak powyżej stówki nie chciałem się zatrzymywać. Teraz tak patrzę, czemu mnie tak wynosi, a ja tu 120 lecę, nie? W ogóle nie czuć prędkości na tej autostradzie niemieckiej. Znaczy, wiecie, jeżeli chcecie, żebym w którymś następnym odcinku zrobił dużą trasę i jechał jakąś tam normalną, realną prędkością, nie przekraczając stówy, na przykład, to mi się wydaje takie bardzo realne, no nie ma problemu, widzowie, ja dla was z miłą chęcią to zrobię. Natomiast wtedy ten odcinek pewnie będzie o 20 minut dłuższy, nie? To tylko o to chodzi, to chodzi o długość odcinka. Jak widzicie, no na autostradzie, gdzie można, znaczy może inaczej, naginam trochę realizm, ale z drugiej strony to też nie jest jakieś wariactwo, bo jak widzicie, no jeżeli jest ograniczenie prędkości, to się go trzymam, żeby mandatów nie dostawać. Więc to też tak jest, wiecie, jakbyśmy jechali drogą krajówką jakąś, gdzie byłaby cały czas 90, no trzymałbym się tej 90, no co bym zrobił? Już nie wyłączę mandatu. O, 68, to teraz poproszę stację benzynową jakąś. Teraz by mi się stacja benzynowa przydała, żebym mógł zobaczyć, jak się przekimać. O nie, jeszcze, no, to akurat idealnie na kimanie, jak deszcz mi pada. Chociaż daleko nie mam do celu, ale ciekawe, czy będzie jakiekolwiek miejsce. Znaczy, wiecie, nawet już nie musi być w tym momencie stacja, bo wiemy, że tankować i tak nie musimy. Bo jakby już tak dostarczamy ten towar, więc tak nie będę, przecież co ja będę napełniał ciężarówkę pracodawcy jakiemuś tam, zleceniodawcy. Nie będę mu ciężarówki napełniał. Ja chcę się tylko przekimać. Widzicie? Juken egoista. Jak oglądasz, widzu, do tego momentu, to możesz napisać komentarz. Juken egoista.
No ale nie jest tak, widzowie. No co ja będę mu ciężarówkę napełniał? Niby lewej, dobra. Ale ta Biedronka z cysterną to tak dziwnie trochę. Jakoś mi ta cysterna Biedronki dziwnie. Łe! No nie, nie mogę. Nie mogę przed końcem czegoś odwalić. Widzowie, muszę grzecznie. Jery, ale fuksa miałem. Aż mi... Powiem wam tak. Ja wiem, że to jest tylko gra. Ja wiem, że to jest tylko symulator. Ale już miałem... Ja już miałem wizję, nie? Że zaraz, kurczę, koziołkuję. I dachowanie zaliczę. Ja już miałem wizję, nie? Już miałem serce w przełyku. Ale to tylko i wyłącznie wynika z tego, że no to by było dziwnie, nie? Żeby drugi odcinek pod rząd nic nie zarobić. To jakby tylko o to chodzi. Widzowie, tylko nas mi... O, tam jest znak zapytania i tam jest łóżko. Wiecie co? Lecimy w stronę łóżka. Monachium odkrywamy. Nas tylko łóżko interesuje. Ale nie wiem, czy tam się da wjechać. Ej, co jest? Czemu tu się paskończek, ja mam w prawo jechać? Czekajcie. Ło, tu troszkę ten wjazd jest zlagowany, bo chwilę zlagowało. Dobra, ale to i tak bym musiał zawrócić. No ty gagatku jeden, ty. Stanął na drodze i zadowolony, nie? No jechać! Czemu oni bliżej nie podjadą? Puść mnie, gościu! No i patrzcie, stoją, nie? No fajne zakończenie. Tymi osobówkami to już dawno by wyjechali. Tam mamy łóżko też, dobra, czy ja nie muszę w lewo jechać, aczkolwiek chciałbym pojechać, żeby odkryć coś. No i patrzcie, ten mnie nie chce wpuścić, się pcha. No i jeszcze spowodowanie kolizji, no kurde. Przecież grzecznie migaczem migam, jadę, a gościu mnie nie puszcza, jeszcze ja mandat dostaję. No i teraz ta ciężarówka ruszyła, no zajebiście. Dobra, jedziemy, bo stój, gościu, bo tam trzeba wyjechać. Dobra, lecimy. Tam jest łóżko, także tam zobaczymy i przekimamy się w tym momencie na fulla, bo będziemy mieli gdzieś, kiedy przestaniemy kimać. Bo łóżko jest, zobaczcie, tuż przy naszej dostawie towaru. Także piękna sprawa. Stacja benzynowa nam do szczęścia nie jest... A następnie skręć w lewo. Nie jest potrzebna, ale... Stacja nam nie jest potrzebna, ale łóżko jak najbardziej się przyda. Tuż przy naszej dostawie towaru, także tam się na chwilę zatrzymam i zobaczymy ile... Ujechać! Rura! No co za kretyni. Pierdziele, jadę, nie będę się... Dobra, i tak było zielone. Juket nerwowy, nie? Nie, nie, absolutnie, widzowie, ja po prostu w tym Eurotracku tak mam, nie, że... Skręć w lewo. Że mnie te ludki tu... O, no, ślisko, widzowie, ślisko. Zapomniałem, że jest ślisko. Deszcz popadał. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ja w prawo, a ja muszę w lewo, bo ja chcę się przekimać. Widzowie, chcę się przekimać. Tam to przyjedziemy za chwilę. A, że tu, no to tu naprzeciwko i akurat na wprost wjedziemy. Gdzie tu jest jakieś miejsce do kimania? Ja tu nie widzę, widzowie, żeby tu był parking do ciężarówek, ale coś jest, dobra. Tylko pytanie, czy działa? U mnie każdy parking działa, wyobraźcie sobie. Dobra, działa. Teraz słuchajcie, mamy no praktycznie dostawę zaraz. Mamy 18 godzin pozostało, czyli widzowie, proszę bardzo, raz kimamy, drugi raz kimamy i jeszcze się wolę upewnić, czy mamy 6 godzin. Tak, 6, przez 22 minuty dojedziemy na miejsce, prawda? I pięknie, widzowie, 3 razy kimaliśmy, to możemy sobie teraz przychód zobaczyć.
Jak nam pracownicy przychód... Zobaczcie, jakie ładne przychody. Tylko, że ja teraz tutaj patrzę, jak stąd wyjechać. Właściwie nie patrzyłem, ile nam kasy przybyło. Nie przybyło nam za wiele, nie? Widzowie, aż tak dużo nam tej kasy nie przybyło. Niestety. No dotarłem. W końcu trzeba dotrzeć. Nie będę za 40. Ostatnio mi się nie chciało, ale za 40 to ja nie... Za 40 expa to ja, słuchajcie, nie robię parkowania, bo to mi się nie chce. No i co, moi drodzy? 2000 expa, czyli poziom wbiliśmy. Pięknie, czyli nadrobiłem straty z poprzedniego odcinka. 163 tysiące do przodu, więc też straty nadrobione. Pięknie. I tak jak mówiłem, delikatny ładunek chcę wylewelować przynajmniej tak do równego, czy jeszcze chociaż przynajmniej o dwa oczka. No i to wtedy się zobaczy. No dobrze, moi drodzy, to mamy 625 tysięcy na koncie. Pięknie. Jak weźmiemy kredyt, w następnym odcinku możemy śmiało kupować garaż oraz ciężarówkę dla pracownika. I całkiem właśnie prawdopodobne, że na tym przykładzie sprawdzę, ile te zlecenia będą miały kasy. No, możemy zobaczyć na koniec, czy jak zmieniłem ten delikatny ładunek, to jakieś droższe. O, 200. Zobaczcie, helikopter jest delikatnym ładunkiem, czyli już mamy zlecenie za 200 tysięcy. Nie? A nie było za 200 tysięcy zlecenia. Drugie, podwozie pociągu, no to właśnie wieźliśmy ostatnio, czy teraz? Nie, ostatnio. Tutaj sprzęt medyczny, nie, to jest 117, myślałem, że 170. No dobrze, widzowie, czyli mamy już za 200 tysięcy jakieś tam zleconko, a przypuszczam, że własną ciężarówką może być nawet za 250. Przekonamy się, zobaczymy. Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie, za to, że jesteście. Bardzo mi miło, pozdrawiam was gorąco i serdecznie. Zostawcie proszę łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A drogi widzu, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to koniecznie teraz, aby nie przegapić odcinków z Eurotrucka, czy też z Farming Simulatora i z innych. Trzymaj się, cześć, do następnego.